długi jak na damskie zawody Pucharu Świata, a teraz popatrzmy, jak wygląda przejazd oczami zawodnika. No cóż, Tomasz Sykora, który zakończył karierę już chwilę temu, doskonały slalomista austriacki. No zresztą on zajmuje się przygotowywaniem cetel, to on niejako odkrył ją i no, teraz komentuje ten przejazd. Ma jeszcze na to siłę, natomiast kamera jest umieszczona na kasku zawodnika, tak właśnie widać z góry, kiedy jedzie się po tej trasie. Wygląda dosyć prosto, natomiast no, oczywiście tak do końca nie jest. Slalom jest konkurencją, w której tak naprawdę nie można nic kalkulować. Tutaj trzeba jechać od początku do końca i ryzykować. To jest ta najtrudniejsza część slalomu, postawić wszystko na jedną kartę. No to widać, że są dosyć podkręcone bramki przed metą. Ostatnie dwie zamknięte. No i tutaj już jest ten moment, kiedy każdy widzi się już w mecie, ale nie można odpuścić nawet w ostatniej bramce. O, popatrzmy. To był przejazd w wykonaniu Tomasa Sykory. Jedzie jako przedzjeżdżacz, jako ten, który sprawdza przygotowanie trasy, jako sprawdza ustawienie trasy, które wcześniej wszystkie alpejki miały możliwość obejrzenia, przygotowania się, zapamiętania wszystkich trudnych momentów, bo na to podczas jazdy już nie ma czasu.